Witam Państwa. Kordian. Juliusz Słowacki. Otóż Kordian to dramat jest taki, że to powinno się, jeśli się nie mylę, a mogę się mylić, bo tego nie sprawdzałem, ale tak mi się wydaje, że Kordian to jest dramat, który powinno się oglądać w teatrze. Czego się jednak w szkole nie robi, tylko się czyta, więc spróbuję wam to ułatwić. Więc tak. Kordian zaczyna się od tego, że mamy tego typiarza, który się nazywa Kordian, co nie? I ogólnie Słowacki sobie wymyślił to imię. I to ogólnie chodzi o serce, ale też chodzi o sztylet. Taki, co szlachcicy nosili do takiego backstabowania ludzi, wiecie, takiego, że. Kurwa, no, że zdradzają kogoś. Że mają takie, a ty chuju, że są nieprzyjaźnie. Tak, z tym Kordianem. No i on sobie wymyślił to słowo, bo to jest ogólnie mieszanka, wiadomo, serca, jego wrażliwości i sztyletu, bo chciał kurwa zajebać cera, ale to zaraz. Na początku mamy tego Kordiana, co nie? I to jest taki typowy zagubiony nastolatek, prawdopodobnie z depresją, bo kurwa siedzi w domu cały czas, nie ma kontaktu absolutnie z zewnętrznym światem, ma jedynie jednego typa, co się nim opiekuje, nie pamiętam jak się on nazywał, ale miał to jakiegoś tego swojego opiekunkę, co nie? I on kompletnie był taki odrealniony, bo to stary dziad, co nie? A ten typo nastolatek chce zwiedzać świat, a siedzi w domu tylko z tym typiarzem, kurwa starym, co kurwa nie wiem, nie łapie czaczy, nie wie co się dzieje kurwa w świecie teraz. No i dlatego jak tylko miał jakiś kontakt z płcią przeciwną, to hormony tak mu odpierdoliły, że od razu był jak: mój Boże, ożyj się ze mną, jesteś anielicą, a ona była jak: ty piecie, nie znam, jesteś moim sąsiadem, weź się odpierdol. I on był jak: nie, zniszczyłaś mnie. Więc no, potem jak był tak rozjebany, to stwierdził, że pojedzie na wycieczkę i najpierw tam zajechał chyba do Londynu i w Londynie się ogarnął, że kapitalizm w sumie to jest chujowy, co nie, bo na przykład chcą, żeby, nie wiem, bogaci ludzie byli odseparowani od biednych ludzi. Wow! On to odkrył wtedy, co nie? A potem pojechał do papieża i on spodziewał się, że wiadomo, wiara katolicka to na pewno mu pomoże, bo ona przecież pomaga ludziom i nie robi nigdy nic złego. Więc pojechał do tego papieża i mówi mu: słuchaj, stary, ogólnie to moi ludzie cierpią, Ruscy ich tam kurwa ruchają, gwałcą, przychodzą nam do domu i nas kurwa rozstrzeliwują. I co mamy zrobić? Papieżu, pomóż nam, chociaż powiedz, że te ruskie są złe, pliska, pliska. A papież był jak: wiesz co? Może nie? Papież mi płaci, a ty mi nie płacisz, więc wypierdalaj! I papuga papieża powtarzała za nim, czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie pamiętam, chyba tam jakaś papuga była. W każdym razie, Kordian załamany tą całą sytuacją, że papież bankrolowany przez ruskich nie poparł jego kurwa niszowego kraju undergroundowego, którego zna parę osób tylko w Europie. Jeszcze, nie wiem, Mickiewicz nie wynalazł Polaków czy coś wtedy. Nie wiem jak działają Polaki, nie wiem. I ogólnie potem poszedł do Szwajcarii nie wiem czy do Szwajcarii, no w każdym razie do Alp. I tam stanął na Mont Blanc. I na tym Mont Blanc był jak: chce się zabić, ale nie! Nie zabiję się! Bo teraz jestem panem wszech świata! I to zrobię wszystko! Ale chcę się zabić jednak! Nie! Ja uratuję Polaków! Ja jestem wszechmogący! I wskoczył na chmurę i poleciał do Polski! To się stało w tym. To się tam stało. No i jak już doleciał do tej Polski, to. Jakiś tam spisek koronacyjny, że chcieli tego cara zdetronizować, co nie, tam zajebać najprawdopodobniej, co nie? No i byli jak: dobra, dzisiaj jest koronacja cara. Jak go nie zajebiemy, zanim go koronują, to zostanie królem w Polski. Wtedy mamy przejebane, bo my nie chcemy zabić króla Polski, tylko chcemy zabić cara. No i jeden z tych typiarzy mówi, bo oni wszyscy anonimowi tam wiadomo. I jeden z tych typiarzy mówi: i tak go zajebiemy! Chuj w to! I potem oni wszyscy są jak: nie! Ja się boję!
co jest zrozumiałe, ale on tego nie rozumie, więc stwierdził, że zrobią głosowanie. Ten lider tam, któryś tam, kurwa, stwierdził, że zrobią głosowanie, czy zapierdolimy go, czy nie. I wygrało, że nie. I ten typ, co chciał go zapierdolić, o, to był Kordian, nikt się tego nie spodziewał. I ten typ, co chciał go zapierdolić, był jak, to ja zapierdolę go sam. I wyszedł. I on ogólnie był takim bardzo ważnym typem, że on był w gwardii brata tego cara, więc on miał cały czas kontakt z tym carem, że, bo wiadomo, on go tam pilnował. Był cały czas z bronią przy carze, więc do lepszej okazji nie mógł mieć. I ona przyszła, bo kurwa jest sobie car i on już... Jest sobie car i on tam sobie śpi. Co nie? I kurwa, on został tam koronowany chyba w międzyczasie, nie pamiętam naprawdę. W każdym razie został koronowany, nie pamiętam kiedy. No i on sobie tam śpi w swojej komnacie w Warszawie, bo tam jakiś bankier strzelił, żeby tych Polaków, wiesz, podlizać dupę, żeby się nie przejmowali tym, że kurwa, zaraz im będzie takie represje robił, że się nie pozbierają, to im najpierw rzucił jakiś tam bankier, żeby się nie przejmowali tym. Trochę załagodzić sytuację, wiecie o co chodzi. No i siedzi sobie w tej sypialni i śpi. I wtedy Kordian przychodzi i go tam pilnuje. Więc stwierdza, dobra, to jest moja szansa. I idzie przez korytarz. I na początku jest tak, dobra, zrobię to. A potem ściany zaczynają do niego mówić, nie zrobisz tego. Nie możesz zabić króla Polski. Nie możesz. I on wtedy jest tak, nie, zrobię to. I kurwa pada i mdleje. I go znajdują, i mają jak, nie. I go biorą do psychiatryka. I on potem... Tam jest... O, przypomniałem sobie, kurwa, że na początku książki tam się zbierały szatany i mówiły, że teraz na przekroju tego stulecia zrobimy tak chujowo Polakom, że się nie pozbierają. I właśnie teraz w tej części książki to powraca, bo szatan wysyła Mefistofelesa, żeby się przybrał w rolę doktora, który zgaslightuje Kordiana faktami, logiką, żeby przestał to, co robi. Wiecie, o co chodzi. No i ten mu mówi, patrz, jeden typ trzyma rękami sufit i twierdzi, że jak przestanie trzymać, to wszystko pierdolnie, a drugi typ stoi w pozycji krzyża i mówi, że jest Mesjaszem narodów, męczennikiem 44 coś tam. I on mu mówi, patrz, ty jesteś taki sam jak oni. Nie różnisz się niczym, bo to jest ogólnie krytyka Mickiewicza i jego mesjanizmu, ale to już tam to nie będę nawet tego poruszał. No i wtedy Kordian totalnie jest... I ogólnie to ten książę, brat tego cara, który prowadzi tą gwardię, w której był ten Kordian, jest jak, wypuśćcie go z tego psychiatryka, już dajcie mu spokój, bo oni go chcieli zastrzelić, no bo on chciał zastrzelić cara, ale on był jak, dajcie mu spokój, to jest mój chłopak, on się nawróci, nie bójcie się. No i car jest zrozumiale wkurwiony na niego i mówi mu, chuj, no chciał mnie zastrzelić, to ja go zastrzelę. Ale potem zaczynałem się tam, że ty to przeruchałeś nieletnią Angielkę, a ty to zrobiłeś tamto. I w końcu car się ugina i mówi mu, dobra, to weź go tam. Ale nie, na początku mówi, chuj, i tak go zastrzelę. I on już jest brany na trybunał, już mają go zastrzelić, ale wtedy car się ugina i mówi, dobra, już tam chuj, i wysyła list, żeby go spardonować, żeby już nie był zastrzelony. I on wiezie ten wysłannik, ten list, wiezie go i ma już go dać i mówi, nie strzelaj, ale tamten go nie słyszy go i daje rozkaz do strzału. I nie wiemy, co się dzieje dalej, bo się kończy. Bo miały być następne części dalej, ale nigdy nie były, bo słowacki scenariusz, chuj, jednak nie chce. To był Kordian, dziękuję bardzo.